Siemaneczko, ja jestem Luzek, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online, z kolejnego nowego dodatku, chyba jednego z najlepszych dodatków samochodowych, które zostały dodane do GTA Online. Już kiedyś mieliśmy taki dodatek typowo samochodowy z warsztatem u Benego, prawda? Dobra, wjedźmy sobie teraz, bo chyba możemy tu, tak, możemy tu zaparkować naszą furę teraz. Ekstra, wcześniej nie wiedziałem jak to zrobić, ale trzeba było przejść te wszystkie cutscenki, żeby w końcu móc przyprowadzić sobie furkę do nowego garażu. Zobaczcie jaki mamy kozacki teraz garaż, możemy sobie tutaj postawić nasze furki. On jest tak, znaczy pamiętacie ten garaż u Benego, no nie? Ten warsztat u Benego, bardzo dobrze oświetlony, wszystko ładnie widać i tutaj dosłownie mamy coś takiego. Mamy swoją taką przestrzeń garażową, którą mam ochotę zapełnić swoimi najfajniejszymi tunerskimi samochodami. Mi osobiście brakowało takiego garażu, gdzie bym właśnie sobie trzymał takie tunerskie pojazdy i teraz w końcu go mam. Nie musiałem go dodatkowo kupować, znaczy oczywiście, że musiałem go kupować, ale no, nie musiałem go kupować jakby poza tą działalnością, którą tutaj mam. I nie wiem, czy mogę sobie w nim tuningować także moje furki. Można, proszę bardzo. Mamy warsztat tuningowy, możemy sobie wjechać samochodem na podnośnik. Jest od... Uuu, tutaj tuningujemy jakby na środku, tak jak u Benego, słuchajcie, ale to teraz jest jakby częścią naszego garażu. Bomba! Totalna bomba. Dobra, robimy tuning. Hamulce, zderzaki... Tuningujemy najnowszą Suprę, słuchajcie, Supra MK5, wygląda sobie przekozacko tutaj w GTA, naprawdę fantastycznie ją zrobili. No ale po kolei, więc tak, zderzak, tutaj możemy sobie parę zmian zrobić. No są to samochody tunerskie, prawda, więc one powinny mieć... No, jakieś kozackie opcje do zainstalowania. Nie wiem, co jeszcze tutaj na wymyślam. Musiałbym sobie troszeczkę tak przysiąść, żeby te samochody jako tako zrobić. Ale po prostu popatrzmy sobie te opcje. Co my mamy tutaj do wyboru? A wybór jest dość spory. Jak widzicie, sporo jest różnych modeli zderzaków. Czy z tyłu, czy z przodu. Robi to wrażenie, przynajmniej przy tym samochodzie. Zobaczymy, jak jeszcze będzie w innych. Furka brzmi no tak jak na GTA przystało, nic specjalnego, ale też jakoś bardzo źle myślę, że nie jest. Tutaj możemy sobie jeszcze zderzak dać w tym kolorze. Pyk. Co to? Czekaj. Zderzaki? Kaczki? Aha, mamy takie owiewki. Ja tego nie lubię, więc tego nie będę dawał. Blok silnika, zobaczcie, proszę bardzo, możemy sobie tutaj wymienić parę rzeczy. Okej, tu możemy sobie zmienić jakby wygląd, kolor w zasadzie, no nie? Wow, to się wszystko fajnie trzęsie, ekstra. Tak weźcie sobie, porównajcie teraz te stare samochody, które były na początku GTA Online do czegoś takiego, prawda? Ja oczywiście chcę, żeby tu się jak najwięcej w środku kręciło, żeby to wszystko było ładnie widoczne. Oczywiście, że to wszystko sobie pododajemy. Zobaczcie, co można tutaj w środku zrobić. Aktualizacja tunerska, więc dodatkowych części tunerskich nam oczywiście tutaj nie zabraknie. Zobaczcie na to. I oczywiście ulepszenia silnika. Pyk. Wydechy. Tutaj jakieś takie nagwintowane albo coś. Gwint zewnętrzny jakby. Jakby miało ciekawe, no nie? Ale to jest fajne. Nice. Dobra, nie mamy tutaj niczego przesadzonego, prawda? Jakichś tam wystających wielkich wydechów? Nie, nie, nie. Tutaj wszystko jest ładnie stonowane. Dobra, dajmy sobie karbonowe wydechy. Pyk. Tutaj mamy... What? Kolorowanie, ej! What the fuck? Patrzcie, mamy kolorowanie tych lamp. Czujecie to? Neonowe reflektory? Co to robi? The fuck, ej. Ja jeszcze nie wiem, w jakim stylu to zrobię, ale chyba dam sobie niebieskie na razie. Ty, w stylu też będzie można. Zapięcia maski, możemy sobie dać zapinki. Jakby ktoś chciał, ja na razie nie dam. Maskę możemy sobie oczywiście wymienić. I proszę bardzo, mamy możliwość zainstalowania tutaj przeźroczystej maski. Przynajmniej dla tego samochodu, zobaczymy jak będzie przy innych. Ja dam sobie tak, ole kozacko to wygląda, Jezu, Jezu! Piękna sprawa, tutaj mamy wnętrze, możemy sobie dać jakieś tam, zobaczcie, jakieś przełączniki, czniki. No jest tego trochę. Weźmy sobie coś takiego. Wskaźniki, what? Ej, patrzcie, to jest jak tuniku Benego, to jest autentycznie jak tuniku Benego, tyle opcji tutaj mamy. Drzwi.
Czy możemy dać Lambo Dorsy tutaj? Jeśli tak, to się zesikam. Dajmy sobie coś takiego. Siedzenie, proszę bardzo. Tutaj nic nadzwyczajnego, to mogliśmy już zrobić sobie wcześniej w GTA, prawda? Ja sobie zostawię standardowe. Kierownica. Możemy dać sobie z łopatkami, słuchajcie. Możemy dać z łopatkami. Standardowa nie jest zła, ale weźmy sobie tą. Dobra, klatka. Tutaj wolałbym chyba widok zewnętrzny. O, żeby było widać, jak to z zewnątrz wygląda. Zaraz sobie jeszcze tutaj kolory podobię. Ej, kozak, ale ja chyba bez klatki chcę. No to nie ma znaczenia, to jest tylko wygląd tutaj w GTA. Jeśli chodzi o reflektory, to możemy sobie na przykład zrobić te kolor niebieski i jeszcze, żeby świeciły na niebiesko na przykład, nie? To możemy pojechać do warsztatu Areny Wojny i tam to zrobić. Kozak. Dobra, jedziemy dalej. Co my tutaj możemy wykombinować? Aha, bo ja mam samochód pomalowany na biało i tutaj na razie niewiele widać, więc do tego sobie wrócimy, bo zaraz wymienię mu kolor. Mamy takie żaluzje, ale zobaczcie. Zobaczcie, jak one odstają paskudnie w tym samochodzie. Źle to wygląda, no źle to wygląda. Ja bym tego nie dawał. Ja wiem, że to może troszeczkę chronić nas przed atakami innych graczy, ale wolę chyba bez tego. Karbonowe lusterka. Tablica. Tutaj nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o tablicę. I tak, lecimy. Kolorek. Jak to fajnie wygląda. Co by tu wybrać? Nie wiem, na co się zdecydować. Fiolet, wszystko mi pasuje. Bardzo ładnie zrobili te Supre w GTA. Jestem naprawdę w szoku. Jestem totalnie w szoku, jak to fajnie im wyszło. Dobra, to mamy. Dodatkowy kolor. Tutaj możemy sobie coś jeszcze powiedzieć. Patrzcie, możemy sobie nawet zaciski hamulcowe pozmieniać. Prawda? Kozak. Ja, oczywiście czerwone muszą być. Dawaj mi czerwień. Czerwień! Jest, coś tutaj czerwonego mamy. Wykończenie to mamy w środku, jakieś pierdoły. Ja nigdy tego nie robię. Aha, tutaj możemy sobie zmienić kolor zegarów. To chyba też mogliśmy robić już tam kiedyś. Dajmy sobie może takie coś. No i dobra, teraz dach, uwaga. Płetwy dachowe. Okej, tutaj też nic nadzwyczajnego, ja sobie tej płetwy nie daję. Możemy dać karbonowy, możemy dać taki jakby dziwny. Aha, to jest taki, o, dobra. Może być taki wgnieciony jakby po środku, spoko. Progi. Tutaj ja wszystko robiłem w tym pierwszym kolorze, ale chyba będzie lepiej zrobić to w drugim. Zaraz sobie wrócimy jeszcze do tego. O Jezu, spoilery jakie ogromne. Ale zobaczcie, taki spoiler by chyba pasował. Tutaj możemy sobie, o, coś takiego jeszcze wybrać. Nie, ten chyba najfajniej wygląda, mi się podoba bardzo, niech będzie. Pasy przeciwsłoneczne możemy sobie tutaj dać. Ja daję bez tych pasów. Zawieszenie. Proszę bardzo, jest gleba. Skrzynia biegów. Turbo. Wentylowane osłony, co to jest? A? Ale po prostu takie jakieś tutaj, o, z przodu coś. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie, to jest jakaś nowa rzecz w GTA. A dam sobie, co mi tam. Rodzaj kół, no właśnie. I tutaj mamy nowe koła, ale ja jeszcze tak nie zauważyłem, żeby te koła, te opony jakoś lepiej driftowały, bo one są z jakimś, jakoś mniej przyczepne ponoć. Nie wiem, które to są. Nie wiem, które to są, no. Jezu, ale kozackie są te felgi. To już jest drugi samochód, do którego je dałem. Mega, mega fajne. Weźcie sobie, porównajcie te felgi kontra te felgi, które były od początku gry. Jakiś skok jakościowy, no nie? Powinni jakoś się wziąć za te stare felgi i je poprawić. Mam nadzieję, że w tej takiej ulepszonej wersji GTA na nowe konsole będzie właśnie to ulepszone. Byłoby super. Dobra, projekty. Tutaj dajmy sobie jakieś tam ulepszenie. Dym spod opon, to na razie nie. Chociaż w sumie, może dajmy sobie czerwony. Co powiecie na czerwony? Dym spod opon. 19 tysięcy. Kurde, strasznie, strasznie wysokie ceny. Szyby tu możemy... Uuu, limuzynowe, ale zobaczcie, one mają teraz odcień czerwony chyba. Dobrze mówię? Czy mi się... Nie, wydaje mi się, bo tutaj coś z tej strony jest czerwonego. Dobra, nieważne, nieważne. Lekko przydymione dajmy. Dobrze, to sobie wymieniliśmy. Musimy wrócić do zderzaków, bo tu chcemy zderzaki w drugim kolorze. I tak samo progi.
Musimy dać sobie kaczki, wydechy, wnętrze, światła, żaluzje. Kurde, gdzie te progi? Progi są. I tutaj mamy w drugim kolorze, czyli tu nam się wszystko zgadza. Chodźmy na przejażdżkę. Mamy chyba samochód z takim, z oponami, które mają, są mniej przyczepne. Ja nie wiem, jak to działa, zobaczmy. Supra stuningowana, ale zobaczcie, te światła z tyłu, te reflektory, i nie tylko z przodu się pomalowały na niebiesko, ale także z tyłu. Kozacko, ktoś tutaj przejechał, nawet mnie nie staranował, jakiś dobry gracz. Dobra, i czy te opony jakoś bardziej driftują? Wiecie co, ja tego nie zauważyłem, ale... No kurczę, nie wiem. Szczerze nie wiem. No, dla mnie jest tak samo, jak było, chociaż po tuningu ten samochód jak się mieni, w ogóle pięknie wygląda. Trzeba przyznać, że naprawdę pięknie zrobili te Suprę. Mega, mega fajna sprawa. Weź to obczaj. Co powiecie na to? Kozacka sprawa. A czy to szybkie jest, czy nie? Brakuje mi tutaj jeszcze nitra, brakuje tego, żeby można było dać dystansę. W tym samochodzie to nie przeszkadza, bo tutaj mamy fajnie koła spasowane, wszystko jest super. Ale są takie samochody, już widzieliśmy tam chyba Audice, no nie? Ta nowa, że te koła są mocno schowane tak w nadkole i brzydko to wygląda. Więc dystanse przydałoby się, żeby były do jakichś niektórych samochodów. Ale Supra, no myślę, że wyszła im perfekcyjnie, chociaż jeszcze innych samochodów nie testowałem. Zaraz sobie pokupujemy i zobaczymy. Ten gościu w tej ciężarówce transportuje właśnie łódkę Longfin, żeby zrobić napad na Cayo Perico. Teraz wszyscy będą te napady łupać, żeby, wiesz, mieć fajne rzeczy do tej nowej aktualizacji. Kozak. Ej, ten nowy garaż jest naprawdę przepiękny. Ja już sobie wezmę i posprowadzam tam furki i sobie jakoś się poustawiam. Te co mam? Ja sobie jakoś tu poustawiam je, żeby to jakoś wyglądało ładnie. I sobie zaraz kupimy jeszcze inną furkę i zobaczymy, no nie? I zobaczcie, garaż prawie już zapełniony. Dwie Supry, jedna obok drugiej. Wygląda to kozacko. Ej, ten nowy samochód, jeszcze raz powtarzam, jest fantastyczny. Trochę tutaj drobnych zmian porobiłem, ale to, co zrobił Rockstar z tą Suprą, to jest coś niesamowitego. Przepiękny samochód. Tutaj dałem sobie jeszcze Diablosa z Lambodorsami, proszę bardzo. Hermesa sobie dałem, a nawet dałem 370 z update'u Arena Wojny. Jedna rzecz, która mi tutaj nie pasuje w tym garażu, to jest to, że my nie możemy sobie tych furek ustawić jakoś na środku, jakoś tak losowo. Zobaczcie, tutaj mamy takie malowanie tego mojego garażu sticker bomb, no nie? Tutaj nie ma żadnego ładu i składu w tym malowaniu, a samochody są poustawiane, tak wiecie, wszystkie równiusieńko, jak od linijki, jedna przy drugiej. Chciałbym, żeby była tutaj taka opcja, abyśmy mogli te samochody poustawiać tyłem do przodu, przodem do tyłu, jakoś inaczej. A tak to my mamy tylko taką możliwość przestawiania tych samochodów z jednego miejsca na drugie, jak w klasycznych garażach. Chciałbym, żeby można było je ustawić jeszcze gdzieś na środku. Zobaczcie, ile tutaj marnuje się tego miejsca. Ja nie mówię, żebyśmy mogli tutaj wpakować 20 samochodów, ale żebyśmy mogli te samochody inaczej poustawić. Te, które tutaj są, i to by było piękne. Tak, przeglądam teraz te furki i nie wiem, która ma najlepsze możliwości tuningowe. Nie wiem, na którą się zdecydować. Tutaj mamy tego Eurosa Nissana. Nie wiem naprawdę, co wybrać tutaj z tych autek. Może chodźmy sobie teraz tak dla odmiany do bieda sklepu. Nie chcę kupować wszystkich, chcę, żeby trochę ta gra zostawiała dla mnie taką zagadkowość. Nie chcę mieć wszystkiego, nie zależy mi na tym. Honda S2000 to jest samochód, myślę, że dość interesujący i chcę go sobie sprawdzić, bo on chyba ma otwierany dach, więc trzeba to obadać. Proszę bardzo, furka już jest w moim garażu. Wygląda sobie tak, Honda S2000, bardzo, bardzo fajny samochód w rzeczywistości i tutaj w grze wygląda prawie jak jeden do jednego, trochę chyba tylne lampy się różnią, ale niewiele. Jezu, jak oni to robią, jak oni nie dostają jakichś zastrzeżeń o prawa autorskie, przecież to już jest naprawdę blisko. Zobaczcie sobie chociażby na to Diablo i teraz to jeszcze, no Supra się troszeczkę różni tutaj z tyłu, dość znacznie, jeśli chodzi o tylne lampy, ale ta Supra... To, ja nie wiem, jak oni to robią, ten Rockstar, co? Zanim zaczniemy tuning tego samochodu, wyjedźmy sobie w ogóle z garażu i zobaczmy, jak to jest z tym dachem. Czy da się ten dach ściągnąć? Ściąga się, gościu! Tak, w międzyczasie kupiłem sobie jeszcze Futo GTX, czyli Toyota Trueno albo Toyota Corolla. Kojarzycie tą taką, to no po prostu Futo. Za drogie to Futo, Jezus, stary grat, ale kupiłem, żeby
1,5 miliona kosztował. Dobra, chodźmy sobie. Można ściągać dach, zobaczcie. Myślałem, że będzie jakaś ciekawsza animacja, on się po prostu tak obraca. W rzeczywistości chyba się go ściąga ręcznie w Hondzie S2000. To jest za lekki samochód, żeby tam były jakieś chyba takie mechanizmy, ale łba sobie urwać nie dam. Więc co, idziemy na tuning, zobaczmy, co się z tym samochodem zrobić da, ponieważ jest to jeden z 17 samochodów. To... Słuchajcie, teraz zostało dodanych tylko 10 samochodów, a będzie 17 co tydzień. Co tydzień będzie jeszcze 7 samochodów dodatkowych od dzisiaj. Czujecie to, czy nie? Mega. Pojawiła się już, zobaczcie, Toyota, zaraz sobie ją też obejrzymy, stuningujemy, zobaczymy, co tam można z nim zrobić. To, że te samochody wjeżdżają tutaj tyłem, to też jest piękne, jakby, wow. Piękna sprawa, piękna sprawa. Dobra, robimy tuning oczywiście tutaj maksymalny. Zobaczmy przednie zderzaki. Ty, to jest chyba samochód do driftu. Tak to wygląda. Co my tu możemy zrobić? Dobrze, przedni zderzak generalnie mi się nie podoba, bo mamy tak dużo widać tego spodu tam samochodu, mi się to nie podoba, tak nie wygląda to jakościowo dobrze. O, może bym tak to ujął, jakby, no nie, tak prześwituje to za bardzo. Dobra, weźmy sobie taki zderzak, z tyłu możemy też wywalić, kurde, nie wiem, co to za styl tuningowy, chyba jakiś po prostu naked albo coś takiego. Ja preferuję zabudowane raczej samochody. Nawet bym nie zmieniał tego tylnego zderzaka. Wiecie co, w tym samochodzie mi się nie podobają. Wyglądają źle. Dobra, silnik, blok silnika. Ua, zobaczcie na to. Możemy sobie coś takiego zrobić. Jakieś takie czachy, możemy w czachy to zrobić. Co my tu jeszcze mamy? Niech się to wszystko tam obraca. Czerwone dajmy takie, o, obracające się rzeczy. Rozpórki. Proszę bardzo, pyk. Filtry powietrza, gościu, patrz, to nie koniec. Standardowy filtr powietrza bardzo mi się podobał i chyba taki sobie zostawię, bo wygląda spoczko. No i ulepszenie silnika oczywiście. Wydech, zobaczmy, co my tutaj z wydechem możemy zrobić. I też zobaczcie, nie ma takich hardkorowych opcji, nie ma czegoś takiego, że nam tam coś bardzo wystaje albo coś. Chociaż, ja nie wiem, mam takie odczucie, że ten samochód jest bardzo słabo zrobiony jakościowo. Macie też coś takiego? Tak nie wygląda dobrze. Dajmy coś takiego, dobrze to wygląda. Możemy totalnego nakeda z tego zrobić, czujecie to? Chyba tak dla beki bym sprawdził, jak to wygląda. Ja za bardzo lubię ten samochód z wyglądu, żeby to robić, więc trochę mi głupio. Dajmy coś takiego. Grille. Okej, tutaj możemy trochę zasłonić ten spód, to dobrze. Dajmy coś takiego. Co? Chce być moim znajomym? Bliskim? Nie ma opcji. Ja nie mam znajomych. Wow, co to jest? Patrz, całe przeźroczyste, czujesz? Ale piękne. Dobra, dajmy sobie. I tu można jeszcze takie przydymienie jakby wybrać. Ekstra. Pięknie. Dziwnie to wygląda. Ktoś mi tutaj wszedł. Ja w ogóle widziałem, że inny gracz mi wszedł do garażu i chodzi po moim garażu. Ja nie wiem, czy to tak można robić. Możemy wnętrze powymieniać? Zobacz, nie ma żartów. Dobra, dajmy jakiegoś tam koksa, zróbmy z niego. Nie, tutaj dam sobie. Dobra, wiecie co? Ten samochód mi się podoba chyba, jak jest taki standardzik siedzenia. Co my tu właściwie zmieniamy w tych siedzeniach? Aha, dobra, tu się coś zmieniło. Tu się coś zmieniło, ale nie wiem co. Balistyczne fotele sportowe. Dobra, nie zmieniam. Kierownicę możemy sobie zmienić. One już chyba były kiedyś, jak u Benego się tuningowało, prawda? Oznaczenie. Brak zakupów? Daw. O co biega? To chyba gdzieś nam się coś pojawia, ale nie wiem gdzie. Może na masce? Może mamy jakieś tutaj oznaczenia? Możemy takie undergroundowe coś dać. Trochę ciemna jest ta karoseria. Musiałbym ją roz... A, tutaj są niektóre zablokowane. 124 poziom reputacji w klubie, kurczę. Wydaje się, że to jest dosyć dużo, no nie? 100 poziomów? Jeśli będą się tak powoli wbijać, jak
No nie wiem, zobaczymy. Na razie dałem sobie taką przeźroczystą maskę, bo to jest kozackie. Ale ja lubię ten samochód bardzo i chciałbym troszeczkę w nim zostawić tego takiego ducha S2000. Bardzo, bardzo fajny samochodzik w rzeczywistości. Znaczy mi się podoba. I patrzcie, ta... Ojej, nic nie widzę! Ta maska też nam robi takie zabarwienie, no nie? Zobaczcie, zmienia się jej zabarwienie. U, ten kolor jest ciekawy. Dobrze. I... A właśnie, będzie można jeszcze tak wymienić? Nie wiem. Tutaj się coś zmienia? Aha, bo tu mamy... To też damy sobie taki niebieski, no nie? Tam był surferski chyba niebieski. Chociaż może na czarno? Nie wiem. Jeszcze pewnie i tak to pozmieniam. O, mamy. Niech będzie sobie tak. Tutaj mamy kolory wykończenia, kolor akcentu, czyli tutaj kolor zegarów i pewnie jakichś dodatkowych pierdół. I dach, słuchajcie, możemy sobie oczywiście zrobić hardtopa, jeśli ktoś z was by chciał, ale wtedy zniknie nam możliwość otwierania tego dachu, no nie? Możemy też w ogóle bez dachu sobie zrobić, jeśli chcemy, sportowy hardtop. I zobaczcie, wtedy mamy z tyłu takie zabudowane, mniejszą szybę. I ten fabryczny hardtop, fabryczny dach, softtop, wygląda źle, jak mamy wszystko takie pomalowane, ładne, no nie? Ale z drugiej strony... Kurde... No nie, no pewnie sobie jeszcze to kiedyś tam powymieniam z tym dachem, bo nie mogę się zdecydować. Chciałbym, żeby była ta funkcja otwieranego dachu, a z drugiej strony chciałbym też czasami, no nie wiem, jakbym to powiedzieć. Chciałbym też czasami ten dach ściągać, na przykład jak gdzieś sobie dojeżdżam. Ajajajajaj. Dobra, na razie damy hardtopa. Niech będzie taki twardy daszek. Dokładki, co my tutaj mamy? Okej, dajmy sobie taką subtelną dokładeczkę. Spoiler. Okej, tutaj jest parę opcji. Nie wiem, która mi się podoba bardziej. Prawdę mówiąc, żaden mi się nie podoba. Nie wiem, co tutaj dopasować. Samochód wygląda na razie źle, bo jest jeszcze wysoko zawieszony. Ale zaraz sobie go obniżymy. Dobra, dajmy ten. Ten chyba najlepiej pasuje. Pasy. Tutaj możemy zawieszenie. I uwaga. Tu jest Jopa, panie wielka. Co to za Jopa? On nie siadł wcale jakoś mocno. Co tu się wydarzyło? Dobra, może coś felgi poprawią, ale samochód nie zglebił się w ogóle. Wygląda to źle. Wygląda to źle, moi drodzy. Nie podoba mi się. Oj, nie. Dobra, dajmy jakieś tam ulepszenia, pyk, projekty, pyk, dym, nie dajemy. Okej, szyby lekko przydymione, standardowo. No i właściwie tyle, moi drodzy, zrobiliśmy sobie Honda S2000. Jestem zawiedziony, samochód nie wygląda dobrze, moim zdaniem. Zdecydowanie za wysoki jest. Za wysoki. Usunęliśmy możliwość ściągania dachu podczas jakby jazdy, ale mamy za to przeźroczystą maskę, która wygląda kozacko i będzie doskonale pasować na zloty. No dobra, mamy tutaj coś, co jest dość interesujące. Wiecie co? Ja nie szaleję za tym samochodem, szczerze mówiąc, ale wziąłem go, żeby zobaczyć, jakie ma opcje. Podejrzewam, że może mieć ciekawe. Jest dużo osób, które ubóstwiają z jakichś powodów tę furę. Ja jedną z nich na pewno nie jestem. Dalej się zastanawiam, jeśli wiecie, to piszcie oczywiście w komentarzach, które opony, które koła gwarantują to, że można sobie driftować. Ja ten samochód kupiłem właśnie po to, żeby móc sobie nim podriftować. Ale no mówię, wielkim fanem nie jestem. Można zrobić jakąś taką rajdówkę czy coś. Żółte światła dodatkowe, ok. Możemy dorobić sobie jeszcze klatkę, to się do driftów przyda, więc dajmy sobie. I też możemy sobie tutaj różne pierdoły. No taki tuning u Benego, prawda? Tak jakbyśmy mieli kiedyś u Benego, tak tutaj teraz możemy sobie to tuningować. Silnik ogromny zresztą, zdłużnie ustawiony, wygląda jak od Supry. Ekstra. Rozpórki. Pyk. Dajmy sobie taką. Filtry powietrza. Co my tu wybierzemy? Dajmy coś takiego. Ulepszamy oczywiście. Brakuje nitry.
Co oni odwalili? Ja pierdziele, co to jest? Ej, o co tu chodzi? Patrzcie, tutaj dymek leci teraz na bok. To wygląda, czy to, że dymek leci na bok jest spoko, ale wygląd tego nie jest spoko. What the fuck? Czemu tu mamy jakieś serduszko z tyłu? Rockstar zrobił sobie totalną bekę z fanów tego auta. O Jesus! Nie, wiecie co, ja muszę to zainstalować, żeby sprawdzić, jak to wygląda w grze dowolnej, jeździe dowolnej. Zaraz sobie to obadamy. Tutaj tych nadkoli nie chcę instalować. Reflektory. Zobaczcie. Ospałe oczy. To jest ekstra. Podobają mi się te ospałe oczy. Niech będą. Maska. Też możemy dać przeźroczystą, ale kozak. Dobra. Tylko może dajmy taką. Kurde, przeźroczystą dajemy. Świetnie to wygląda. Deska tu możemy sobie powymieniać. Ile ja kasy na to wydaje? Nie wiem nawet. Dawaj, tutaj będziemy driftować zaraz. Tym samochodem weźmiemy sobie kierownicę do driftu. Proszę bardzo. Światła, pyk, nie będziemy tego zmieniać chyba. Neony by się przydały. To już, jak mamy taki tuning, to faktycznie. Jezus, ej, najgorzej. Co oni zrobili z tym autem? Czemu dali? Ja jestem na 100% pewien, że większość graczy da sobie takie jakieś przesadzone tuningi tego samochodu. Zresztą ja sobie nawet dałem, więc kurde, o czym my mówimy? Możemy sobie dać... tak, moglibyśmy dać w ogóle malowanie biało-czerwone. Mocowanie tablicy? O się, gościu, zobacz na to. Ale kozak. Tu mamy jakąś taką przekreśloną. Spoczko. Nie są żarty, super to wygląda. Dobrze, i teraz możemy kolor podstawowy, to weźmy sobie klasyczny. I weźmy sobie tak, górę dajmy sobie oczywiście na biało. Lodowa. Czemu ja to mam za darmo? Patrzcie. Te kolory mam za darmo, o co chodzi? Kolor dodatkowy. Tutaj nie zmieniamy, tu chcemy mieć czarny, no nie? Wykończenie, to nie, i akcentu. I teraz właśnie, czy nam się zmienia? Tak, zmienia nam się kolor rury wydechowej. Dajmy czerwony, no jak, to jest serce, to musi być czerwone, gościu. Pięknie, pięknie. Lecimy dalej, dach. Oś. Dawaj te opony do driftu, zapasowe. Czy ten samochód będzie fantastycznie driftował? Nie wiem. Tutaj nie daję tych ozdób. Możemy dodać sobie progi. Możemy sobie dać... Spoilera, no tak, bo ja jeszcze spoilera nie... Ej, to... Jak to... To ledwo pasuje w ogóle! Do tego wydechu, kurde... Na styk dosłownie. Man, co tu wybrać? Jezu, sporo tych spoilerów jest do wyboru do tego auta. Niską lotkę dajmy. Jezu, co oni zrobili z tą furą? Czekaj, czekaj, czekaj. O! Jest nisko, jest dobrze. Teraz, czy to będzie samochód do driftu w końcu? Ja nie wiem. Dawaj. Co tu wybierzemy do... Jakie koła? Może to? Kolor? Powiem wam, że te felgi wyglądają dziwnie, tak mało szczegółowo. Tak jak nie z GTA, tylko z jakiejś takiej gry niezależnej czy coś takiego. Niezbyt dobrze to wygląda. Znaczy one są, kształt mają ładny, tylko tak wydaje mi się, że za bardzo się w środku świecą, co? Jak myślicie? Takie niedokończone jakby. Nie wiem, mam takie wrażenie. Dobra, dajmy może pomarańczowe, a co? Czy tam różowe, czy tam żółte. Pyk, ulepszenie, projekty. Może żółte dajmy sobie, kurde ile kasy na to idzie. Dym spod opon sobie, albo skoro samochód driftowy. Oranżowy dym spod opon. Szyby. Daj, mam wrażenie, że na czerwono je koloruje, ale nie, to takie złudzenie, bo tutaj to pomieszczenie takie jest. Co to jest? Szyba za spoilerem? Ze spoilerem, tak? Aha, dobra, tu możemy coś takiego dać. Może być. Zderzaki. Czekaj, bo myśmy jeszcze zderzaków nawet nie wymienili. No tak.
Okej, dajmy coś takiego. Tylne. Okej, tu za dużo. Zderzak do driftu. Okej, skoro do driftu, niech będzie. Dokładki zderzaków. Co to jest? Tam jest jakiś uchwyt. Uchwyt z metra. W kształcie serca. Nie, 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 tego nie chcę. Nie chcę, żeby mi coś tam zahaczało. Gotowy. Ja pierdzielę, co to jest? Boże, ej. I co myślisz? To będzie driftować? Jaki wygląd? Ej, ta tablica po lewej stronie to jest super sprawa. Bardzo mi się to podoba. Przeźroczysta maska, to nie jest jedyny samochód z taką maską. Gdzie tu mam jeszcze? A, no tutaj jest, tylko tego nie widać, zobaczcie, trzeba się przyjrzeć, prawda? Tak na pierwszy rzut oka, jak sobie tak oglądasz, to nie widać, że tu jest przeźroczysta maska. Tutaj jest przeźroczysta maska. Fajnie, dobra, mamy dwa nowe samochody, ja już więcej nie kupuję tych aut. Wystarczy, wystarczy. Jeszcze pewnie będą później jakieś ciekawe auta do kupienia. A teraz zobaczmy, czy tym się da driftować. Czy ten samochód jest do driftu? No, wszystkie opcje tuningowe, jakie założyliśmy do tego auta, wskazują na to, że to jest fura driftowa. Jak myślicie? Nie, zobaczmy, zobaczmy. Okej, tutaj się zachowuje jak standardowe futo. Ale czy my mamy tu... Ja zajadę jeszcze raz do tej Los Santos coś tam samochodowe zloty i zobaczę, czy tam da się jakieś te opony inne zainstalować. Jezu, ten wydech jest... Już było coś takiego, no nie? W GTA. Ale chyba nie było w kształcie serca. Ja pier... Co oni zrobili? Ej! Co oni zrobili z tym GTA? Masakra. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Tu jeszcze moglibyśmy sobie kolor świateł... Ty, ale zobacz. Nie świecą nam się te światła, co się powinny świecić, pop-upy, tylko świecą nam się te na dole takie reflektorki. Kozak. No dobra, zajedźmy sobie do... Zajedźmy sobie tu, ja nie wiem jak to się nazywa. Los Santos Meeting and Company. Ej, nikt nie ma tu takiej fury, nikt! Zoba na to. Zoba na to, jak to się prezentuje fantastycznie. Ta fura prezentuje się megaśnie. No dobrze, ale chodźmy może... Ty, a co to tutaj stoi obok? To jest to Yosemite chyba, co było dodane jakiś czas temu do driftu też taki samochód, no nie? To są wszystkie te samochody takie driftowe z losowymi chyba modyfikacjami albo takimi modyfikacjami, które Rockstar gdzieś tam zaplanował. Za każdym razem jednak jak się tutaj wpadnie, to jest inny tuning wizualny, co nadaje mega fajny klimat temu miejscu i bardzo mi się to podoba. Dobrze, ale czy ja mogę kupić sobie opony do driftu? Bo już na dachu mam komplet i chciałbym na przykład zainstalować sobie takie specjalne do driftu. Ja szukam tej opcji, patrzyłem gdzie to jest i tutaj pojawił mi się taki komunikat, że mogę zainstalować opony o jakimś obniżonym, wiesz... obniżonej przyczepności. Nie wiem, gdzie to się robi. To jest nowa aktualizacja, więc trochę mnie to zastanawia, jak to zrobić. Tutaj, zobaczcie, jeśli chodzi o przyczepność, ta przyczepność nam nie spada. Czy to jest gdzieś w innych opcjach? Jakby w koła się wchodzi, projekty opon, dym spod opon, ulepszenia? Nie wiem. O, jest! Uhuhuhu! Ej, pojawiło się ulepszenia opon. Opony z niską przyczepnością. The fuck? Jedziemy testować! Wow! Czekaj, ja teraz nie mam kul odpornych? Jak to działa? Ej, ale tej opcji nie było chyba u mnie w garażu, przynajmniej ja tego nie zauważyłem. No dobra, chodźmy na tor testowy. Mam odpowiednią furę do driftu z odpowiednim tuningiem driftowym. Ej, zainstalowałem te opony w końcu. Wow! Sprawdźmy to, sprawdźmy jak to wygląda. Chyba w jeździe dowolnej też będę mógł sobie tego używać, no nie? Zaraz to sprawdzimy. Okej, uwaga! Pierwszy raz z oponami typowo do driftu. Ja wiem, ten wydech się jeszcze wymieni, no ja tak dla beki go zainstalowałem. Na spokojnie, na spokojnie. Uwaga, lecimy.
Wow, to jest to, czego nam brakowało w GTA, gościu. Ale czy my będziemy tym driftować jakoś fajnie? Dałem sobie nawet specjalny dym spod opon, jakby... Nie widziałem tej opcji chyba w innych samochodach, ja jeszcze to sprawdzę. Czy mogę sobie na przykład coś takiego do Supry wrąbać? Bo na razie jest to pierwszy samochód, do którego chyba miałem taką opcję, żeby to włożyć. Widocznie nie wszystkie samochody to obsługują. Ej, strasznie ciężko jest się utrzymać w takim ślizgu. Będzie trzeba to jakoś opanować. Bardzo łatwo jest przesterować przynajmniej ten samochód. Przypominają mi się te serwery z 5M'a teraz. Ej, autentycznie będzie można teraz sklejać jakieś, wiesz, konwoje driftowe. Czy jak to inaczej nazwać? Ej, ale bardzo trudno go utrzymać w ślizgu. Bardzo łatwo obrócić. Faktycznie te opony mają obniżoną przyczepność. Wow. Ja jeszcze to obadam, jak to działa. No na razie w pierwszym samochodzie to testuję. I powiem wam, że nie jest dobrze na pierwszy strzał, jak teraz sobie to sprawdzam. Okej. Trzeba troszeczkę w prawy, żeby to ogarnąć. Na pewno nie można cisnąć gazu do końca cały czas, żeby samochód był w ślizgu. Trzeba to tak troszeczkę wyczuć. Prawie jak w prawdziwości. Bardzo łatwo jest przesterować samochód, trzeba przyznać. Trzeba puszczać gaz, ale jak najbardziej da się driftować. Przydałoby się może jeszcze jakaś specjalna kamera driftowa albo coś. No i ciekawy jestem, muszę to sprawdzić zaraz sobie to obadamy. Czy można też do innych samochodów włożyć te opony, bo albo przeoczyłem, albo nie widziałem tej opcji wcześniej. Zobacz, teraz jak ładnie poleciał. Da się, tylko trzeba troszeczkę, nie można tak, wiesz, cały czas tego gazu na maksa cisnąć, bo wtedy jest bardzo ciężko się utrzymać w drifcie, ale jak sobie tapujemy ten gaz, to jest w porządku. Przydałoby się jeszcze skrzynia manualna, żeby, wiesz, sobie jakoś ten samochód w tym drifcie trzymać, to by było w porządku. Okej. I uwaga, jeśli tor testowy wam nie wystarczy, to możecie też furką sobie normalnie wyjechać i pośmigać bokiem po mieście. Proszę bardzo. I te opony też działają. Ekstra. Kurde, tutaj mnie jakiś gościu dogonił. Te opony też działają, ja jeszcze sprawdzę, czy w innych samochodach to śmiga, ale nie tylko na torze testowym, tutaj też można sobie pośmigać. Ekstra! Tego nam brakowało, trybu driftowego w GTA. Superowo. Ręczny działa, wszystko ładnie, tylko trzeba ten gaz jeszcze opanować. I fajnie, bo nie jest w sumie za łatwo z tym driftem. Ciężko jest opanować na początku, ale myślę, że da się tak pojechać, żeby ładnie driftować, żeby to wyglądało spoczko. Okej, teraz wziąłem sobie Supra MK4, czyli Chester Classic, samochód spoza tej aktualizacji. Zobaczymy, czy możemy sobie tutaj zainstalować specjalne opony do driftu, czyli opony z mniejszą przyczepnością. Jest to też taki tuner i zobaczymy, czy jest w ogóle taka możliwość. Dobra, musimy sobie wejść w koła i koła ulepszenia opon. I zobaczcie, tutaj mamy standardowe opony i kuloodporne opony, więc w tym samochodzie nie da się tego zrobić spoza tej nowej aktualizacji. Sprawdźmy sobie jeszcze na przykład tą nową Suprę MK5. Dobrze, i zobaczmy teraz w przypadku tej Supry, to jest tu ulepszenia opon. I zobaczcie, tutaj możemy sobie opony z niską przyczepnością zainstalować do tego samochodu. Czyli wszystko wskazuje na to, że zainstalować sobie te opony z niską przyczepnością możemy tylko do nowych samochodów. Teraz my będziemy musieli odkryć, które samochody lepsze będą do driftu, a które samochody lepsze będą do wyścigów, no nie? Póki co dotyczy to tylko samochodów z nowej aktualizacji. Tak na to wygląda, może jeszcze któreś tam samochody, te starsze, będą jakby obsługiwać te opony. To się jeszcze przekona. Jakoś tak Supra nie pasuje mi, Supra MK5 nie pasuje mi do driftu. W każdym razie zobaczcie, nie musimy za to płacić, możemy sobie te opony wymienić kiedy chcemy. Jeśli chodzi o wygląd tych opon, one wizualnie się w ogóle nie zmieniają, więc zmieniają się generalnie tylko statystyki naszego samochodu i to właściwie tyle.
Do nowych samochodów można to założyć, tak to na to wygląda. Kupiłem sobie dzisiaj 3 łącznie samochody i najbardziej podoba mi się Supra, a najmniej jak do tej pory Honda S2000, jeśli chodzi o wykonanie tego samochodu. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku, trzymajcie się, na razie, hejas!